Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Kurz i Smart. Tym razem chcieliśmy poruszyć dość ciekawy temat, a mianowicie temat podróżowania klasykami. Ostatnio staje się to bardzo modne. Coraz więcej ludzi kupuje klasyki i zaczyna nimi podróżować. Czy się da? To jest oczywiste. Da się. Da się podróżować wszystkim. Ludzie podróżują, czym tylko naprawdę da się jechać, byle do przodu. Natomiast w troszeczkę innej kwestii chcieliśmy dzisiaj o tym porozmawiać. My tym motocyklem przejechaliśmy ile? Kilkadziesiąt tysięcy. No bardzo dużo kilometrów. Najdalej byliśmy nim? W Portugalii. Słuchajcie, no jest to kawałek drogi, natomiast ten motocykl, czy on się nam kiedyś popsuł w trasie? Właśnie nie. Nie, raz mieliśmy awarię. Ale co było? Stacyjka. A, ale to żeśmy tą awarię usunęli w 30 sekund. Coś, jakieś kabelki w stacyjce, tak, nie? Ze starości po prostu gdzieś wypaliły się styki w stacyjce. Ja pamiętam, że to się stało w bardzo dużym deszczu. Lało. Na pewno tak, też nie pomogło. Byliśmy z zawodnikiem wtedy na Baja Poland chyba. Tak, na Baja Poland jeździliśmy naszą babcią jako wozem, znaczy wozem, motocyklem serwisowym. Przemieszczaliśmy się po prostu z odcinka na odcinek i strasznie lało i wtedy babcia powiedziała: nie, stop, nie jadę dalej. Zgasła, ale okazało się, że to jest kwestia styków na stacyjce. Poruszaliśmy, pokombinowaliśmy i pojechaliśmy dalej. Natomiast trzeba sobie powiedzieć wprost, podróżowanie klasykiem to nie jest takie do końca dzisiaj proste, jak mogłoby się wydawać. Ktoś powie zapewne, ale kiedyś wszyscy podróżowali klasykami, bo one były wtedy nowe i się dało. Tak, właśnie, ale kiedyś wszystkie motocykle wyglądały tak. No i kiedyś też jakby wyższy poziom obsługi technicznej był przez motocyklistów, użytkowników w ogóle pojazdów mechanicznych. To też, myślę, też ma duże znaczenie. No tu trzeba poruszyć dwa aspekty. Po pierwsze, czy ten motocykl odnajduje się w dzisiejszym ruchu? To jest 550, dość żwawa, to jeździ. Zapraszamy gdzieś tam do poprzednich odcinków warsztatowych opowieści. Była na hamowni ostatnio. Natomiast czy tym się da jechać autostradą? Lepiej nie. Lepiej nie, słuchajcie. Znaczy da się, ale jakby nie ma takiej przyjemności, też jakby szkoda żyłować ten silnik, więc takie boczne drogi, które i tak jako motocykliści lubimy, czyli takie z drzewkami, z ładnymi widokami, ten motocykl lepiej się odnajduje. Bo taka dobra prędkość dla niej to ile twoim zdaniem? Takie 90, no stówka taka. 110, 120 to jest to, gdzie zaczyna być czuć, że ona się trochę męczy. Mhm. Już nie lubi, już mówi, że nie chce i tak dalej, więc jest to raczej podróżowanie takie w stylu slow. Kolejna rzecz, hamowanie. No babcia spowalnianie. Spowalnia, ona nie hamuje i odnosząc się do dzisiejszych standardów hamulców, ktoś to wsiada na taki motocykl, pomimo tego, że tu są dwie tarcze z przodu, ma wrażenie, że ten motocykl po prostu nie hamuje. No trzeba się przyzwyczaić, jakby mieć ten zapas odległościowy od pojazdu, który jest przed tobą, bo rzeczywiście to są takie bardziej spowalniacze, a nie hamulce żyleta. No i niestety znowu, ja pamiętam takie dziwne czasy jeszcze, no pamiętam to już bardziej gdzieś tam jako atrakcyjną naklejkę, natomiast w dużych Fiatach kiedyś była taka akcja, że jak się pojawiły na polskich drogach duże Fiaty, które miały hamulce lepsze niż wszystko inne, co jeździło, to był z tyłu napis na szybę taki naklejany: uwaga, samochód wyposażony w hamulce tarczowe na wszystkich kołach. A, że jak zahamuje, to zahamuje. To miała być informacja dla posiadaczy Żuków, Syrenek i Warszaw, którzy jadąc za dużym Fiatem musieli trzymać większy odstęp. Dlaczego o tym mówię? Ludzie dzisiaj sobie nie zdają sprawy z tego, że jak jedzie klasyk, to dajcie mu trzymać odstęp. I to, że wy sobie robicie odstęp od samochodu z przodu, to zaraz jakiś idiota się tam wbija. I jest ciężko. W takich drogach, gdzie jest duży ruch, no nie jest to fajne dla tego motocykla. No nie. One tego nie do końca lubią. Kolejny taki aspekt, z którym na pewno będziecie mieć może problem, może nie problem, to kwestia przyspieszeń. No ten motocykl na dzisiejsze standardy przy wyprzedzaniu tira, no potrzebuje na to trochę czasu i znowu, pomimo tego, że kiedyś to uchodziło za motocykl sportowy, no dzisiaj na otwarcie gazu nie reaguje to tak żywiołowo jak dzisiejsze 600-ki czy 500-ki, więc trzeba troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Znaczy, dla mnie osobiście to jest fajne, bo rzeczywiście to jest taki turysta. Tak, on do się takiego nie, ten slow motocykl jest świetny. Tak, nie spieszy się. Już pominę takie rzeczy, że jest Nikedem i nie ma owiewki żadnej, ale to wiele i dzisiejszych współczesnych motocykli. Natomiast drugą taką rzeczą jest prowadzenie się tego motocykla. Prowadzenie tego motocykla jest wręcz bajeczne. Super się prowadzi. Prowadzi się to jak rower. Słuchajcie, i teraz ciekawa rzecz. My tym motocyklem jeździmy po trasach, które wielu uważałoby już za adwenturowe.
No właśnie to jest mega ciekawe, bo ja pamiętam, jak pierwszy raz wsiadłam i rzeczywiście gdzieś tam bałam się zjechać, zjeżdżaliśmy z jakiejś górki na piach do wody. Jeździ się tam, mega łatwo się tym jeździ. Także niczego temu motocyklowi nie brakuje, jeśli chodzi o adventure. A czyli prawda jest taka, to jest motocykl z 1977 roku, czyli on jest starszy niż adventure. No bo adventure, patrząc na to, że można by powiedzieć, że takim punktem powstania motocykli adventure'owych był punkt, w którym narodził się Ride Dakar, to jest motocykl dokładnie sprzed epoki motocykli adventure'owych. I ludzie wtedy nie dorabiali do tego ideologii, ile cali na wschód, jaka opona do Łomży, tylko po prostu wsadzali tyłek na motocykl i jechali, a jeździli tym, co było dostępne. I myślę, że wtedy, w tamtych czasach, no mówię myślę, bo nie żyłem w tamtych czasach, czyli już żyłem, ale nie jeździłem na motocyklu. Kurczę, nie było tyle pięknych asfaltów, co teraz. No, był stworzony motocykl, którym się po prostu jeździło. I naprawdę ja byłam mega zszokowana, bo ten motocykl jedzie po wszystkim. Jedzie po wszystkim. Słuchajcie, da się tym jechać po autostradzie, z dużym naciskiem na dasie, bo dzisiejsza jazda po autostradach pomiędzy nowoczesnymi samochodami nie jest przyjemna dla tego motocykla. Ale to nie znaczy, że nam też nie zdarzyło się zrobić 200-300 km do jazdówki autostradą. Wrzucamy wtedy sobie te 110 na godzinę, 120 i po prostu jedziemy. Jak się komuś spieszy, to niech se wyprzedza. Jego problem, nie nasz. Natomiast pod względem awaryjności brak. Ta jednorazowa sytuacja. Ten motocykl ma przejechane prawie 100 tysięcy kilometrów. Ma co prawda zmieniony licznik i tutaj jest nieco niższy przebieg, ale w cepiku nawet jest zaznaczone, bo zmieniałem już nim licznik za czasów, kiedy zmienił się nam system. On ma około 100 tysięcy na oryginalnym silniku. Tu nigdy co więcej ten silnik prawdopodobnie nie był rozbierany, a my ten motocykl mamy dość długo, bo mamy go już kilkanaście lat. I też nie mieliśmy potrzeby rozbierać. Znaczy mamy komplet uszczelek. Który leży. Który leży, bo gdzieś po przejechaniu, nie wiem, w takim skwarze jak dzisiaj, jakiś dość szybko autostradą, może się pojawić z tyłu na cylindrach małe zapocenie, ale póki co myjemy i żyjemy z tym. I te uszczelki leżą, bo żal tego ruszyć. Mamy do tego trochę części nazbieranych, ale jak na razie one się nie przydały. Babcia ma u nas dożywocie i to jest definitywne. Babcia zostaje na zawsze. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz. Czy takie podróżowanie klasykiem jest dla wszystkich? Moim zdaniem nie. Ja też tak uważam. Moim zdaniem nie, bo cokolwiek trzeba wiedzieć. Tu są rzeczy, które trzeba jakby regulować podczas zwykłej, normalnej eksploatacji. Jeśli ktoś jest, no może nieładnie to nazwę, atechniczny i nie wie, jak kręcić podstawowymi śrubkami, jak działa silnik, albo jak ta konstrukcja jest zrobiona, tak? Bo to jest jednak motocykl zabytkowy, to no to nie. Słuchajcie, ludzie podróżują motocyklami naprawdę bardzo starymi i dlatego ja mówię klasyk, a nie zabytek, bo wiele osób starszych ode mnie, którzy jeżdżą motocyklami zabytkowymi z lat 30., 20. i nastych, powiedziałoby, jaki to zabytek, to współczesny motocykl. Powiem Wam tak, to nie jest współczesny motocykl. To współczesny motocykl jest dla ludzi dzisiaj, którzy mają po 50-60 lat i to były dla nich współczesne motocykle. Natomiast i nie chodzi mi tutaj o wiek, a o staż motocyklisty, bo jeśli macie 50-60 lat i zaczynaliście jazdę w latach 80., to jest dla Was współczesny motocykl. Natomiast jeśli macie 50 lat, ale rozpoczynacie od teraz przygodę z motocyklem i tutaj nie ma wiek człowieka znaczenia, tylko rozpoczynacie teraz przygodę z motocyklem, to jest zabytek. Ten motocykl jest z 77 roku, czyli łatwo policzyć, ma 40 parę lat i konstrukcyjnie jest w latach 70. Tu mamy takie rzeczy jak, po pierwsze, zapłon z młoteczkiem i kowadełkiem. No tak. To trzeba regulować i to trzeba regulować trzeba w trasie. Wiedzieć, o co w tym chodzi, jak to działa. I umieć sobie z tym poradzić. Tak. Kolejna rzecz. Ręczna metoda napinania rozrządu. Taka półautomatyczna, ale jednak ręczna. I gdzieś co mniej więcej 1000 km należałoby ten rozrząd podciągnąć. Kiedyś motocykle rocznie robiły 5000? No te przebiegi na pewno były inne niż teraz. Dzisiaj? 5 tysięcy to jest taki dłuższy weekendowy wyjazd często. Ludzie potrafią, zresztą już pomijam tą napinkę, zrobiłem 1700 dziennie, po co? Natomiast potrafią zrobić w tydzień Bałkany. I ten motocykl ma właśnie taki problem, że on ma znacznie częstsze serwisy. Znaczy, to nie jest problem. To jest problem dla osoby, która rzeczywiście nie posiada wiedzy, żeby użytkować ten motocykl, no bo takie rzeczy się robiło w tym motocyklu zawsze, tylko no
tak jak wspomnieliśmy na początku, był inny poziom obsługi technicznej pojazdów i każdy to potrafił, bo trzeba było to robić. Tak, ale ja pamiętam, jak kiedyś gdzieś na stacji benzynowej w powiedzmy zachodniej części Europy, przy tankowaniu stwierdziłem, podciągnę sobie trochę rozrząd, wyciągnąłem narzędzia i zacząłem przy tym motocyklu grzebać, a to jest minuta roboty, jeśli wiem, jak to ma wyglądać. To spojrzenie ludzi było dość dziwne. On naprawia motor, a ja nie naprawiałem motocykla. Ja po prostu robiłem normalną procedurę serwisową, czyli pod ciągnięcie troszeczkę napinacza rozrządu. I takie rzeczy trzeba umieć, a dzisiaj dotarliśmy troszkę do takich dziwnych czasów, gdzie ludzie przyjeżdżają do nas, i to się zdarza coraz częściej, mówiąc, zaświecił mi się komunikat olej. Ja mówię, to trzeba sprawdzić olej, ale ja nie wiem, jak się sprawdza olej. I to z jednej strony może niektórych wręcz śmieszyć, ale z drugiej strony, słuchajcie, używacie wszyscy laptopów, to wcale nie znaczy, że musicie być programistami. No, dzisiaj korzystają z komputera wszyscy, a ile osób potrafi postawić system? No ale też wiemy, że dużo osób do nas trafia, które rzeczywiście mają jakieś swoje serwisy, przerabiają jakieś motocykle, bo modne jest przerabianie takich motocykli. I nawet jak chłopaki do nas przychodzą na szkolenie, bo też mamy właśnie z takich klasyków, no chcą uzupełnić tą wiedzę, tak? Bo ona też nie jest taka powszechna, że nawet jeśli ktoś skończył szkołę, to też nie, na pewno się nie szkolił na takim motocyklu, szczególnie japońskim. Tak, słuchajcie, mamy takie szkolenie w swojej ofercie, bo my zajmujemy się głównie szkoleniami. Możecie wejść sobie na naszą stronę szkoleniamotocyklowe.com i tam znajdziecie całą serię szkoleń związanych z mechaniką motocyklową. I szkolimy również z klasyków, tego typu klasyków, bo ta wiedza gdzieś się zatarła. I o ile u ludzi 50+, ona jest, u tyle przy młodzieży 30 lat jej nie ma. No albo przy osobach, które rzeczywiście są świeżymi. Znowu, ja mówię o wieku, tak. A faktycznie to nie ma znaczenia, tylko staż motocyklowy ma tutaj znaczenie. Tak, i teraz, tak. Jeśli chcecie podróżować klasykiem, to trzeba się nauczyć tego, że gaźnik inaczej działa, jak jest gorąco rano, inaczej działa, jak jest zimno. Ten motocykl odpala na właściciela, trzeba czasem zaciągnąć pół ssania, czasem 1/4, czasem lekko dodać gazu przy odpalaniu. To nie jest motocykl z wtryskiem, gdzie wy podchodzicie, robicie klik i naciskacie start. Kranik, jeżeli jest podciśnieniowy, trzeba patrzeć, czy to podciśnienie działa. Pamiętać czasem o tym, żeby zakręcać. Jest nie mylić pre z off i tak dalej, i tak dalej. Jest kupa tych smaczków. Co więcej, masa rzeczy, tak jak właśnie mówiliśmy, tu się reguluje odległość elektrody na świecy i robi się to dość często. Na takim wyjeździe typu Portugalia trzeba to przynajmniej raz zrobić. I tutaj właśnie rzecz, o którą się najbardziej wszyscy boją. Ale wymiana oleju co 5000. Olej to możecie za przeproszeniem olać w takiej trasie z jednego podstawowego powodu. Tu była wymiana oleju co 5000, ale w czasach, kiedy mieliśmy olej takiej jakości, jakiej on był 40 parę lat temu. No, tak. Dzisiaj mamy oleje tak wysokiej jakości, że zalanie tego motocykla olejem wysokiej jakości spowoduje to, że jak zrobicie 7-8 tysięcy na tym wyjeździe, to nie ma sensu wymieniać tego oleju. Ale już gaźnik może być konieczność przeregulować. Zapłon może być konieczność przeregulować, a na pewno sprawdzić. Rozrząd trzeba będzie kilka razy podciągnąć. O takich standardowych rzeczach jak naciąg łańcucha, czy rzeczy, które nawet dzisiaj musimy robić, już nie wspominam, linki podregulować. Te rzeczy się robi i im motocykl jest starszy, tym więcej tych rzeczy jest normalne. Ale nawet jak mamy dużo zapytań rzeczywiście i o szkolenia i trochę też osób dzwoni, no to bardzo często też kwestie te gaźnikowe się pojawiają, bo to jest rzeczywiście inny gaźnik niż taki już kojarzymy z tych bardziej nowoczesnych motocykli, gdzie i tak te gaźniki idą w zapomnienie. No to niestety, to nie jest podróżowanie dla wszystkich tego typu motocykli. Słuchajcie, jeżeli jesteście atechniczni albo po prostu nie posiadacie wiedzy i chcecie podróżować klasykami, to kupcie sobie neoklasyka, bo nagle się może okazać, że taka podróż dla was przestanie być przyjemnością, a problemy. A stanie się problemem, a to nie o to chodzi. I ja bardzo lubię babcią podróżować, natomiast traktuję ten motocykl jako klasyka, nie chciałem znowu powiedzieć zabytka, i tak też go traktuję. Jadę nim do 6000, spokojnie, na chillu, nigdzie się nie spieszę. Dzisiaj już babcia trochę mniej z nami jeździ. Troszkę tak. I troszkę nam zaczęło być tego szkoda, że nie jeździ za dużo, dlatego ją właśnie wyjęliśmy stąd ten odcinek. Będziemy jeździć babcią. Tak, a przy okazji sprawdziliśmy, słuchajcie, dot na oponach. Musimy je wymienić. Są w bardzo dobrym stanie, ale trzeba je wymienić. Tak, są w bardzo dobrym stanie, dopóki nie spojrzymy na dot. I to jest kolejny powód, dla którego zrobimy kolejny powód. To jest właśnie coś, o czym zrobimy
kolejny materiał, bo musimy zrobić taki materiał. Baliśmy się tego materiału, nie chcieliśmy go robić, bo kwestia tykania dotu w Polsce to jest kwestia wkładania kija w mrowisko, ale go zrobimy. Słuchajcie, i liczymy na to, że zrozumiecie, co my powiemy i będzie mało głupich komentarzy, choć na pewno i takie się pojawią. I się z tym liczymy, bo dot to jest taka bardzo... Trudna sprawa. Trudne sprawy, tak, to są trudne sprawy, ale jest okazja, zrobimy. Słuchajcie, zatem, czy polecamy podróżowanie klasykami, żeby to jakoś skończyć? Polecamy, bo naprawdę jest super podróżowanie klasykami, ale polecamy też jakby uzupełniać wiedzą, żeby być świadomy, nie mówić, że to są niefajne motocykle i się psują, bo takie mity też krążą. Krążą przez to, że ktoś je źle serwisuje albo nie potrafi użytkować w klasyka. Tak. Tylko bierze motocykl, który ma 40 parę lat i chce go traktować jak nówkę z salonu. Mhm. To tak nie działa. Jeżeli liczycie na to, że oddacie taki motocykl do serwisu, zapłacicie tam pieniądze jakieś i ktoś wam zrobi ten motocykl, żebyście mogli nim przemierzyć 50 tysięcy kilometrów, to nie. No i jeszcze jedna tak rzecz. Się nie da. Ten motocykl wymaga dużo serca na serwisie, czyli wymaga dużo czasu. Więc jak trafiacie do kogoś, kto posiada wiedzę i to serce do zajmowania się klasykami, to na pewno mało nie zapłacicie. Nie za będzie to. Tanio. To druga, że to jest właśnie rzecz, którą też jeszcze chciałem podkreślić. Podróżowanie klasykiem nie jest tanie, wręcz jest nawet droższe niż motocyklami nowymi. My teraz pakując się guciami znowu gdzieś tam na kolejny wyjazd, ja zacząłem przebierać na warsztacie, co zabrać. Mirek, mamy asystans? Mamy. Jedziemy. Biorę kilka podstawowych kluczy, jakby się odkręciło lusterko, klamka i tak dalej. Biorę klamkę na zapas, jakby się coś miało połamać. Natomiast tutaj, o nie. Tu już trzeba zabrać pakiet części. Tu jedzie trochę rzeczy. Tu pakiet części jedzie, bo nawet zdaję sobie sprawę z tego, że jak cokolwiek się stanie, to ja tych części po prostu nie kupię tak od ręki. No tak, no bo to jest motocykl klasyczny. Co więcej, klasyk na autolawecie wygląda źle. Nie. Jeżeli jeździmy klasykami, to naprawiajmy je w trasie. Bo to jest jeden z elementów przygody klasykiem. Trzeba przy tym dłubać. Nam się udało trochę nią pojeździć. Jesteśmy na niej wręcz zakochani, dlatego babcia ma u nas dożywocie. Wiele osób się pyta, dlaczego nie stawiamy jej na żółte tablice, bo chcemy nią jeździć. Po prostu to jest kolejna rzecz. To takie motocykle najgorsze, co może się im trafić, to ktoś, kto je będzie pierzynkował. Tak, będą stały gdzieś tak. Schowane pod kocem po w garażu. To ma jeździć. Jeszcze jedną rzecz, którą nie wspomnieliśmy, a teraz skojarzyłam. Bajka, jeśli chodzi o siedzenie. Nie, teraz naprawdę się dorabia dużo ideologii do tego. My parę klasyków żeśmy już przerobili. I pomijając jakby komfort kierowcy, to kierowca i pasażer mają mega wygodnie i mogą jechać na koniec świata. Zrobiliśmy trochę kilometrów w Portugalii, rzeczywiście na jednym motocyklu z kuframi. I mogę powiedzieć, że to jest najwygodniejsza kanapa, na której siedziałam. Właśnie, z akcesoriami. Słuchajcie, kiedyś było tak, że akcesoria w dużej mierze były uniwersalne do wszystkich motocykli. I bez problemu, my do tej babci na przykład dostaliśmy, bo kupiliśmy ją bez, zobaczcie, kufry i to eleganckie, w kształcie epoki. To są jakieś kufry bodajże Krause albo Hepco Becker, chyba Krause jeszcze. Nie pamiętam i nie chcę tutaj kłamać. Kufry idealnie pasujące, jeżeli założymy sobie tego typu kuferki do niej, to oj! Ciężko to wchodzi. Na wizji ciężko. Nie, ja osobiście podoginałem te blaszki, bo nienawidzę, jak mi dzwonią kufry, więc mam to zrobione tak na ciasno. Po założeniu takich kuferków, słuchajcie, babcia staje się przepięknym turystykiem. Dwa kufry boczne ogromnych rozmiarów, bo one są ogromnych, gigantycznych wręcz rozmiarów. Można się tutaj zapakować w dwie osoby na cały... I dalej jest wygodnie. W ogóle jakby pasażer... Kufry z nieistniejącego kraju. O, rzeczywiście. West Germany. Takiego kraju już nie ma. Wyprodukowano w zachodnich Niemczech. Więc kufry z epoki, motocykl z epoki. Fajnie się to komponuje. Orzeszek nie razi. Można sobie założyć orzeszka i kontemplować przyjemność z jazdy. Bo tak naprawdę tymi motocyklami jeździ się dla przyjemności. Sama jazda nim już jest przyjemnością. Mega przyjemna. A podróż jest tylko dodatkiem. Tak. Nie musicie mieć celu, żeby tym gdzieś jechać. Sama jazda tym jest ogromną przyjemnością. I ja uwielbiam takie podróżowanie. Dlatego właśnie babcie wyjęliśmy, odświeżamy, wymieniamy olej. Idziemy polatać. Opony jeszcze. Na tych oponach jeździć nie będziemy. A jak wygląda kwestia dotów, opowiemy już w najbliższych warsztatowych opowieściach. A my idziemy pośmigać.